Więcej wyglądali wtedy żołnierze i cywile w Rzeczypospolitej. Mamy tutaj husarza. A tutaj sobie Państwo tych husarzy później obejrzycie indywidualnie. Przyjrzyjcie się temu, przyjrzyjcie się naszym husarzom. Mamy kozaka. Kozaka, czyli nie człowieka z Zaporoża, to nie chodzi o Zaporożca, tylko przedstawiciela lekkiej jazdy. Tak się u nas mówiło, że jak lekka jazda, to jazda kozacka. Mamy tutaj dowódcę z buławą. Mamy tutaj jakąś szlachtę. Mamy tutaj matrony. Oraz pannę młodą. Panna młoda bez tych czepków na głowie. Mamy tutaj hajduka, czyli piechura. Mamy takiego konika jak tutaj, tak? Z takim siodłem, czaprakiem charakterystycznym. To tutaj Państwo zobaczycie zaraz za plecami. I drugiego. W każdym razie mniej więcej tacy żołnierze w liczbie 27 tysięcy stawili się pod Chocimiem. Tu jest litografia z 1624 roku przedstawiająca bitwę pod Chocimiem. Do tych 27 tysięcy żołnierzy przyłączyli się kozacy. Pytanie, ilu ich było? No to historycy tutaj rzucają bardzo różne liczby. Jakub Sobieski, który był obecny w tej bitwie, był komisarzem przydanym przez Sejm Rzeczypospolitej hetmanowi wielkiemu litewskiemu. On pełnił taką funkcję, powiedzmy, brał udział w negocjacjach, rozliczał wojsko. W każdym razie bardzo dobrze zorientowana osoba. On pisał o tym, że tam kozaków było na początku 30 tysięcy. Natomiast pisał, że zaraz później to oni się tam rozeszli po okolicznych wsiach. Problem był taki, że jak oni się tam zgromadzili, tam było ciasno, nie było czym się pożywić. Ludzie wychodzili w teren i po prostu zdobywali żywność wszędzie wokół. Także to wojsko teoretycznie było około 57 tysięcy żołnierzy i kozaków. Do tego jeszcze tak zwana luźna czeladź, czyli ci ludzie, których nie liczono do grona żołnierzy. Też którzy byli i byli uzbrojeni, oni brali udział w obronie obozu. Suma summarum wychodzi około 100 tysięcy uzbrojonych ludzi. Gigantyczne siły na nowe czasy. Po drugiej stronie przybyli, znaleźli się wojska osmańskie i głojeszywcy. Ich było razem z luźną czeladzią, która ich również u nich była, około 200 tysięcy chłopa uzbrojonego. Czyli przewagę 2:1. Myśmy się tam otoczyli wałami, bo tutaj. Tu jest zamek Chocimy. Ten, który Państwo z pewnością doskonale znacie. Wszyscy zwiedzają zamek. Natomiast cały obóz to jest potężny teren otoczony przez szańce. Dlatego jeszcze rzucono tutaj przed nimi dodatkowe takie przed szańcami jeszcze głównymi obozu, jeszcze dodatkowe szańce. Z tej strony przybyli kozacy. I tutaj są wojska osmańskie. Bitwa trwała od 2 września 1621 roku, a pokój wszedł w życie 9 października tego roku. Dzisiaj mamy 21, tak? 21 września 1621 roku, czyli dokładnie 400 lat temu, te wojska próbowały się ogłodzić. Turcy, ale wtedy używano też tej nazwy, więc można o tym mówić, przerzucili wojska przez Dniestr, tutaj widać przerzucone wojska, ostrzeliwały obóz polsko-litewsko-kozacki ze wszystkich stron, blokując dostawy żywności do tego obozu, próbowały ogłodzić nasze wojsko. I dobrze im to szło. Dobrze im to szło, bo tam straty były kolosalne. Wśród koni były katastrofalne. Także husarze już po 10 września wychodzili na straż, nie na koniach, które były tak osobione, tylko brali te kopie w dłonie i wychodzili na piechotę. Tak tam było słabo z koni. Tam do 29 września, jeśli dobrze pamiętam, padło 50 tysięcy koni w naszym obozie. To była wojna, oczywiście ona miała swoje takie, powiedzmy, gorące fazy, szturmy i tak dalej, ale ostatni szturm miał miejsce 28 września i na tym się skończyło. Tak? Poprzednie były w pierwszych dniach września, później była sławna szarża husarii większości litewskiej 7 września, która w 600 koni rozbiła 10 tysięcy wojsk szturmujących na wały polskie i litewskie, wojsk tureckich. Po tej szarży nasi, które wychodzili w pole, już Turcy nie mieli ochoty walczyć. Mniej więcej to się przerodziło w taką operację blokady tego obozu. Całkiem to nieźle szło, ale gdy 28 września ostatni szturm turecki nie udał się, nie powiódł się, poniósł ciężkie straty, w końcu zaczęto negocjować na serio zawieszenie broni. Turcy wracają do siebie, nie uzyskali nic, a oni planowali dojść do Bałtyku. Proszę Państwa, to nie było to, że oni tam sobie najechali
jakąś pograniczną prowincję, chcieli ją tam opanować, albo jakieś tam koncesje ekonomiczne uzyskać. No nie, nie, nie. Chodziło o zajęcie Rzeczpospolitej aż po Bałtyk. Takie były plany. Spalił na panewce tuż na samej granicy, więc dlatego my to uważamy za zwycięstwo nasze. Natomiast tak naprawdę ta bitwa przywracała przed wojną status quo. Czyli myśmy oddawali Mołdawianom ich zamek, bo on należał nie do nas, tylko do Mołdawii. Obiecaliśmy, że nasi kozacy nie będą napadać na wybrzeża tureckie. Z kolei sułtan tam obiecał, że ich Tatarzy nie będą napadać na Rzeczpospolitą. No każdy wie, takie obietnice nie zostały dotrzymane. No ale najważniejsze było to, że Turcy się wycofali. Sułtan, który był bardzo niezadowolony ze swojego wojska już pół roku później, tak, nie żył, dlatego że on próbował zreformować swoje wojsko. Wojsko nie dopuściło do reform, urwało mu łeb i osadziło sobie sułtana, który no nie był taki reformatorski. W każdym razie dla nas to też się niestety niewesoło skończyło, bo w czasie, kiedy prawie cała Armia Rzeczpospolitej była zagrożona, zaangażowana na południu, z północy, wykorzystując ten moment, uderzyli Szwedzi i zajęli Rygę, którą tak skutecznie Bekon w 1605 roku bronił. Niestety w 1621 roku tam praktycznie nie było wojsk. Król szwedzki uderzył w 18 tysięcy żołnierzy. Hetman litewski miał tam, podszedł pod Rygę tylko z 900 żołnierzami. Mimo to próbował wywabić Szwedów w otwarte pole, żeby stoczyć z nimi bitwę przy przewadze 20-krotnie przeciwnika. Szwedzi nie dali się wywabić. Oni jeszcze pamiętali o tej formie. A ponieważ Hetman nie mógł tam wstać wiecznie, wycofał się, Ryga padła. Tak się skończyła dla nas wojna chocimska. No niby zwycięska, ale jednak trochę żeśmy stracili na to.